Ja Kristo imię tylko imię. Ja Kristo imię. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Białoruskie z Rosjanami. Jest teraz obecny spór, który toczy się gdzieś w kuluarach. To jest spór o nową wersję doktryny wspólnej, związkowej doktryny wojennej. Doktryny wojennej państwa związkowego. To jest sprawa, która już od mniej więcej pół roku tak jakby jest w zamrażarce, nie jest rozwiązywana. Mówi się, że w najbliższych miesiącach, może w 1-2 miesiące odbędzie się Najwyższa Rada Państwa Związkowego i tam zostanie to zdecydowane. Wszystko wskazuje na to, że Łukaszenka nie chce akceptować tej wersji, którą chce zaproponować Rosja. Co tam jest zapisane, my nie wiemy, ponieważ ten projekt podpisał. Oczywiście chodzi najprawdopodobniej o coraz większy tak jakby wpływ formalny Rosji na bezpieczeństwo Białorusi. Być może właśnie o to, żeby rosyjskie dowodzenie przejmowało komendę siłami zbrojnymi w tej sytuacji, kiedy sama Rosja uzna to za stosowne. Tak? No pytanie, czy Łukaszenka może sobie pozwolić na coś więcej niż takie gesty, powiedziałabym, propagandowe bardziej. To znaczy, denomine jestem dowódcą, a de facto wszystko zależy od Moskwy, pan Sergiu. Niewiele. Wspomnieliśmy tutaj tarczę związku. To będzie dobra okazja dla niego, żeby pokazać swoją lojalność, wierność i tak dalej, że Białoruś broni zachodnich rubieży Rosji, tak jak to jest taki postulat, który on sprzedawał przez dziesiątki lat Rosji. I to może znowu zadziałać. Może nie na Kreml, tylko na zwykłych Rosjan, tak? Ponieważ pamiętajmy, że jednak on jest dość popularnym politykiem. I to w Ukrainie, w Mołdawii, w Rosji. No w Rosji, tak. Za każdym razem spotykamy, tak. Spotykamy takie, nawet wyjeżdżają dziennikarze w Mołdawii, rozmawiają w Ukrainie. W tym tygodniu będziemy robić materiał o popularności Łukaszenki w Ukrainie. Nawet niektórzy mówią, że popularność Zieleńskiego jest w pewnym sensie przejawem takiego... Szpiegiem Moskwy, Łukaszenko, szpiegiem Moskwy, na usługach. Jest moskiewski. Mianowicie w zeszłym tygodniu białoruskie władze, Aleksander Łukaszenka, dopuściły możliwość wyłączenia z eksploatacji części rurociągu, którym rosyjska ropa naftowa jest przesyłana na zachód, między innymi do Polski. Powiedziano, że to już dawno powinno, bo to rura leży w ziemi już od ponad 50 lat, już dawno powinien nastąpić ten remont, ale tutaj Łukaszenka powiedział właściwie, dlaczego ten remont miałby nastąpić teraz. Zacytuję. Zrozumieliśmy, że przyniesie to straty Federacji Rosyjskiej. Poleciłem wtedy pracować w stanie sytuacji nadzwyczajnej i jednak nie zamykać tej drogi, którą jest transportowany główny towar eksportowy Rosji, ropa naftowa. W tej chwili nie zawahamy się rozpocząć remontu, dlatego że dobro, które czynimy Rosyjskiej Federacji, oni nam odpłacają złem. I stali się nachalni tak, że nam zaczęli ręce wykręcać. Chodzi o to, że Rosja wprowadziła embargo na sprowadzone z Białorusi owoce. No mówi się, tajemnicą Polszynella jest, że te jabłka i gruszki raczej są wyhodowane głównie w Polsce, zdaje się, niż na Białorusi. No niemniej muszę powiedzieć, że buldożery, które niszczą zawartość 9 ciężarówek, które przewoziły te jabłka, musiały uderzyć w samo serce Aleksandra Łukaszenkę. Dobrze, dlaczego Łukaszenka się na to ośmiela? A po drugie, jak skończy się ta wojna? Pani Anna Maria Denner. Nie jest to pierwsza wojna o produkty żywnościowe pomiędzy Rosją i Białorusią. I nie jest to pierwsza wojna z rurociągiem w tle, chciałam też powiedzieć. I o dziwo, zazwyczaj Białoruś tę wojnę wygrywała. I tutaj możemy się uśmiać, bo dawno, dawno temu Putin, mówiąc o relacjach z Białorusią, miał na
miał za zadanie oddzielenie muchy od kotletów, gdzie kotletem miała być Rosja, muchą miała być Białoruś. Ja mam wrażenie, że do tej pory, jeżeli użyć tego brzydkiego porównania, to ciągle ta mucha zjada tego kotleta i nic z tym się nie robi. Natomiast to pokazuje ta historia z ropociągiem przyjaźni, że władze Białorusi są dość mocno zdeterminowane do działania. Oczywiście, że dla Białorusi bardzo istotna jest sprzedaż czy reeksport niekiedy produktów żywnościowych. I myślę, że nie chodzi tutaj tylko o te konkretne gruszki, jabłka, ale również o inne wyroby, o wyroby mięsne, o wyroby mleczne. Czasami mleczne też tam już czasami od czasu znajdowano w jednym transporcie zarówno bakterie, jak i antybiotyki. Teoretycznie się to powinno wykluczać, w praktyce jednak się udawało. A to Rosjanom jest, oczywiście. Rosjanom. A to jest jedno z głównych źródeł dochodu dla Białorusi. Dlaczego to jest jednak niebezpieczne? Z dwóch powodów. Po pierwsze, o którym odcinku ropociągu jest mowa? Czy o tym, który jest już za, patrząc z naszej perspektywy, rafineriami białoruskimi, czyli w Naftanie i w Mozyżu? Czy jeszcze przed? Bo jeżeli Rosjanie by stwierdzili, że odcinają również białoruskie rafinerie od możliwości dostaw, to uderzyłoby już bardzo silnie w białoruską gospodarkę, bo mniej więcej 20% PKB to jest sprzedaż produktów ropopochodnych, więc dla Białorusi jest to tak naprawdę kluczowy towar. Z drugiej strony, jeśli faktycznie ropociąg przyjaźni jest w złym stanie, to również Białoruś powinna poinformować polską stronę z dwóch powodów. To do Polski idzie przede wszystkim ropa naftowa, do naszych dwóch rafinerii. I po drugie, jeżeli nawet faktycznie zgadzamy się, że jest to sprawa techniczna, to Białoruś powinna sobie też móc zapewnić w systemie rewersu sprowadzenie przez ropociąg przyjaźń z naszego naftoportu z Gdańska właśnie ropy do siebie. Więc wszystko to jest bardzo dziwne. Oczywiście szantaż częściowo zadziałał, ale z drugiej strony już rosyjska kompania Rosneft zapowiedziała ustami swojego szefa, że jeżeli są jakiekolwiek problemy, to oni natychmiastowo wysyłają brygady remontowe, które sobie z tym na pewno bardzo szybko poradzą. No tak, tutaj chodzi jeszcze nie tylko o te jabłka, gruszki i inne produkty rolne, ale również chodzi o cenę gazu, który Białoruś po rzeczywiście preferencyjnych warunkach kupowała od Rosji. Czy chciałbym jeszcze tak. Właśnie, jest pan Sergii. Kto w tym sporze zwycięży? Dobre pytanie. Też chciałbym wydać odpowiedź. Na pewno. Na razie to była Białoruś, ale tak, teraz sytuacja troszeczkę jest na ostrzu. Mam nadzieję, że jednak zwycięży Białoruś. Mimo tego, że trudno lubić Łukaszenkę, tak, to w obecnej trudnej sytuacji, którą nazywamy pełzającą aneksją, czy hybrydową aneksją, i to widzimy po różnych bardzo znakach na niebie, na ziemi, i działalność nowego ambasadora Rosji, Michała Babicia. Tutaj ja chcę powiedzieć na marginesie, że to jest wyjątkowy ambasador, który ma bezpośredni kontakt z Władimirem Putinem, także to jest tak, jakby on nie podlegał MSZ-owi rosyjskiemu, specjalnym przedstawicielem prezydenta, w związku z tym podlega bezpośrednio Putinowi, a nie MSZ-owi Rosji. Proszę sobie wyobrazić, że on swobodnie jeździ po Białorusi i odwiedza różne zakłady, fabryki, muzea i tak dalej, rozmawia. To jest plotka niesie, że nie nocuje w Mińsku. Nie do końca to jest, no proszę sobie wyobrazić w Polsce takiego ambasadora, no nie wiem, nawet niemieckiego, tak? Coś nawet amerykańskiego. Nawet amerykańskiego. To jest jednak nie do końca jest działanie dyplomatyczne. On nie jest dyplomatą. Ale chciałem jeszcze o nim powiedzieć. Dobrze, ale chcę wrócić do tego mojego pytania. Wracajmy do tego, kto wygra. Przypomnijmy, że już raz Białoruś na dwa dni zamykała ropociąg, więc to jest możliwe. I politycznie można podjąć taką decyzję, i technicznie jest to możliwe. I w ostateczności Łukaszenka może na to pójść. Może na to pójść. Ja bym tego całkowicie nie wykluczył. Pamiętając, że ta sprzeczka teraz się tylko zaognia. Wchodzi teraz kwestia mleka. Tak, tak, no wojny mleczne właśnie. Tak, wojna mleczna też się zaczyna. I na razie Białoruś może sprzedawać do Rosji mleko, tylko częściowo. Natomiast to jest kwestia certyfikatów. Chodzi o to, że Rosjanie mają pretensje, że na Białorusi jest złe. Na razie obie strony podnoszą stawki, tak? Rosjanie wprowadzą kolejne odsłony, nie tylko gruszki, tam wietruszki, jabłka i tak dalej, ale wchodzą kolejne sprawy, tak? To się już zdarzało w historii wielokrotnie, tak? Ale i ropociąg, przepraszam, mogą. Jednak Białoruś jest właścicielem tego gazociągu. Ropociągu w odróżnieniu od niestety musiała, wymuszono na niej sprzedaż. Jeszcze jeden wątek w tej całej historii z rurami, tak by można było w uproszczeniu powiedzieć,
Rosja przy budowie Nord Streamu, zarówno pierwszej nitki, jak i teraz drugiej, podnosiła niewiarygodność partnerów tranzytowych. I niestety problem polega na tym, że Łukaszenka, jeżeli by zdecydował o zamknięciu pociągu przyjaźń, inny towar, ale również strategiczny z punktu widzenia zarówno sprzedawcy, jak i odbiorcy, tak naprawdę trochę zagrałby za argumentami rosyjskimi, to znaczy Rosjanie mieliby kolejny argument: zobaczcie, faktycznie musimy budować infrastrukturę przesyłową, która omija państwa tranzytowe, dlatego że w sytuacji sporów dwustronnych to wy, Europa Zachodnia, zostaniecie bez towaru strategicznego w postaci gazu czy ropy. I tu też obawiam się, że tak, to pokazuje, że białoruskie władze są bardzo mocno zdeterminowane, bo wcześniej, zwłaszcza w przypadku gazociągów, podkreślały, że przecież jesteśmy wiarygodnym partnerem i moglibyście u nas zbudować, i z tego Białoruś też czerpie nieduże, ale jednak zyski. No dobrze, w takim razie wróćmy do tych stosunków białorusko-rosyjskich. Prawdę powiedziawszy, mucha bez kotleta też nie przeżyje, bo musi coś jeść. Była taka zabawna historia, Władimir Putin dostał od Łukaszenki 4 worki ziemniaków, dlatego że podobno, świetne sało, czyli słoninę, dlatego że podobno miał powiedzieć, że czego on może chcieć od Białorusi, co najwyżej ziemniaków i sała. Czego Łukaszenka chce od Białorusi, pan Siergiej Pielas? Łukaszenka czy Putin? Putin. Czego chce Putin od Białorusi? No, on chciałby oczywiście Białoruś kontrolować, chciałby większej uległości. Jeszcze bardziej? Tak, oczywiście, jeszcze bardziej. W wielu dziedzinach jest cała masa dziedzin, które Rosja w dużym stopniu na Białorusi jednak nie kontroluje. To jest na przykład kwestia wspólnej waluty, tak, o której się mówi już od kilkunastu lat. Jest cała lista różnych elementów współpracy zapisanych w umowie związkowej. W tym roku będziemy obchodzić 20-lecie umowy związkowej. Ona w dużej mierze nie została zrealizowana. Oczywiście, że Białorusi nie jest na rękę wspólna waluta w takiej postaci, jaką proponuje Kreml, czyli rosyjski rubel. Centrum emisyjne w Moskwie. I tak dalej. Oczywiście kwestia współpracy wojskowej. Co by nie mówili, o czym by się nie mówiło, że o tym się teraz nie mówi, to jest nieważne. Jednak to jest sprawa numer jeden. Jest to najważniejsza sprawa i dla Rosji, i dla Białorusi, i moim zdaniem dla Zachodu. Komentarze amerykańskich ekspertów, na przykład generała Benjamina Hodgesa, który i dla Белсату, i niedawno для Дельфи, для литовского портала, подкреслил, что для Литвы, między innymi, najważniejszą sprawą jest w relacjach z Białorusią wszystko robić, żeby Białoruś nie puściła na swój teren wojska rosyjskie. Świetnie, natomiast Łukaszenka dotychczas grał w ten sposób. Mam złe stosunki z Moskwą, ale za to dobre z Zachodem. Dobre stosunki z Moskwą, złe stosunki z Zachodem. Teraz psuję sobie stosunki z Moskwą i z Zachodem. Ja chciałam powiedzieć o tych ostatnich działaniach typu krzyże w Kuropatach, gdzie naraził się nawet cerkwi prawosławnej. Bielsat, brutalne przeszukania w biurze Bielsatów na Białorusi i Związek Polaków na Białorusi, kolejna sprawa wytoczona przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi Angelice Borys za zorganizowanie kaziuków w Grodnie. Przepraszam, ale on w tej chwili zaczyna walczyć z całym światem. To jest celowe, pani Anna Maria Dyner? Obawiam się, że właśnie niekoniecznie jest to celowe, to znaczy mam taką teorię i nie tylko ja, my zastanawialiśmy się nad tym też z kolegami wcześniej, czy przypadkiem nie jest trochę tak, że doły zaczęły żyć swoim własnym życiem i doły białoruskie, urzędnicy. I nawet sytuacja z krzyżami w Kuropatach, owszem, na początku marca w słynnym wywiadzie z prezydentem Łukaszenka powiedział, że trzeba tą kwestię uporządkować i co do zasady można się z nim zgodzić, bo stawianie krzyży z punktu widzenia prawa nielegalne też może spowodować pewien niesmak i sądzę, że gdyby zaczęła się rozmowa, zresztą to, co też podkreślił przewodniczący konferencji Episkopatu Białorusi, arcybiskup Kondrusiewicz, myślę, że tak samo Cerkiew Prawosławna by zareagowała, że gdyby usiąść i porozmawiać, jak to zrobić, to znalazłoby się spokojne rozwiązanie, jak ten cały proces w Kuropatach ucywilizować, żeby na przykład zbudować kaplicę i tak dalej. Natomiast doły zrozumiały to po swojemu i wyjechały z buldożerami. I oto mieliśmy scenki tak na dobrą sprawę identyczne niemal jak za 20-30 z najczarniejszych czasów Związku Radzieckiego.
I nie wiem, czy to jest to, czego chciał Łukaszenka. Myślę, że tak na dobrą sprawę ta jego polityka stała się zadziwiająca wręcz, bo z państwa, które grało na neutralność, czyli niezależność od jednych i drugich, ta niezależność owszem będzie, ale w tym bardzo złym tego słowa znaczeniu, to znaczy, że za chwilę nikt nie będzie... Czyli skłócony z jednymi i z drugimi, tak na ten sens. Dobrze, ale wiadomo, że w tych usuwaniu krzyży uczestniczyły służby specjalne. Pani Anna, zdaje się, powiedziała, że te służby specjalne również, czołek, jak wojsko, jak dowództwo wojskowe, mogą być zinfiltrowane przez Rosję. Czy państwo nie myślicie, że może tutaj można poszukać jakiegoś rosyjskiego śladu? Pan Siergiej Pilasa. To się nasuwa oczywiście, można by doszukiwać, ale mi się wydaje, że bardziej chodzi o to, że jest to tak jakby konflikt dwóch różnych frakcji na Białorusi. W otoczeniu Łukaszenki. Tak, frakcji sił siłowych, czyli MSW, wojska, służb specjalnych. Generalizuję mocno bardzo. Ale związanych z Moskwą. Pomiędzy nimi też są różne. W dużej mierze związanych z Moskwą, tak? W dużej mierze związanych z tym, że ich zasoby, ich możliwości, ich wpływ zależy od tego, od ich działań, tak jakby, od demonstracji ich działań. I zwróćmy uwagę, że wszystkie te sprawy związane w jakimś tam stopniu z Polską. Bielsat to jest polsko-brytyjski, Związek Polaków Niezależny to jest Związek Polska, Polaków, tak. Kuropaty oczywiście w mniejszym stopniu polskie, ale w Polsce się mocno zaznacza, że tam też są Polacy. Więc to jest wyraźne tak jakby prowokacyjne działanie, które ma wywołać sprzeciw Warszawy. I była reakcja polskiego MZS, jeżeli dobrze pamiętam, MZ, sprawie tak, ambasady było. Oczywiście. Tak. Też Polska sprawdzała, czy krzyże, które ambasada tam zainstalowała, są i są. Są, nie zostały. Ale, a druga strona to jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sportu, Turyzmu, Gospodarki i tak dalej. To są powiedzmy liberałowie w ramach nam półtorej... i nie zależy na tym, żeby psuć tych relacji. Zostało nam półtorej minuty i tutaj kolejne moje pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Jednocześnie Zachód, tak jak pan powiedział, Zachodowi zależy na Łukaszence, ewidentnie. Łukaszenka został teraz zaproszony na obchody 10. rocznicy Partnerstwa Wschodniego. Na 1 września został zaproszony do Polski. I do Wilna. Jest na pogrzeb Kastusia Kalinowskiego, czyli Konstantego Kalinowskiego. Na ile Zachód jest w stanie pozwolić Łukaszence tylko po to, żeby w jakiś sposób ochronić, czy ma złudzenie, że ochroni on suwerenność Białorusi? Pani Anna Maria Dyner, minuta została na odpowiedź. Myślę, że na dużo, ale nie sądzę, że na wszystko. Także białoruskie władze też będą musiały bardzo mocno uważać, bo to jest sytuacja, w której albo obie strony przegrają, albo obie strony mogą wygrać, więc warto pewną politykę jednak wprowadzić, konsultując działania z partnerami na Zachodzie. Czy Łukaszenka jest zdolny do konsultacji swoich działań z partnerami na Zachodzie? Ja myślę, że on najprawdopodobniej nie pojedzie ani tam, ani tam, ani tam, ani do Wilna, ani do Warszawy, ani do Brukseli. Tak mi się wydaje, więc nie będzie możliwości, żeby on konsultował. Będzie konsultował, ale minister spraw zagranicznych Makiej, on pojedzie. No tak, ale on jest jak przedstawicielem Łukaszenki, więc czy Łukaszenka można... jest w stanie w jakikolwiek sposób ustąpić również Zachodowi w sprawach politycznych? Ja myślę, że w sprawach, które nie wpływają na jego siłę, władzę i kontrolę nad Białorusią, tak. W niedrobnych sprawach symbolicznych, tak. No, miejmy nadzieję, że do tych spraw drobnych i symbolicznych będzie się tak, że zaliczał Związek Polaków na Litwie. Tak, jak najbardziej. Tu Związek Polaków w Łukaszence nie zagraża. Miejmy nadzieję, podobnie jak telewizja Bielsat, chociaż tutaj już sprawa może być bardziej dyskusyjna. Bardzo dziękuję moim dzisiejszym gościom, pani Annie Marię Dynar, panu Siergiejowi Pielasie. Bardzo dziękuję państwu i ponieważ to jest ostatnie spojrzenie na wschód przed świętami, to życzę nam wszystkim radości ze zmartwychwstania pańskiego. Do usłyszenia. Reklama. Wolna chwila wieczorem. Zamów na mediaexpert.pl. Nowoczesny telewizor Smart. Szybki laptop. Smartfon. Radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Nie chcemy żadnej reklamy. Kysz, kysz.